Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak wszyscy już wiedzą, no to w Ameryce, w Białym Domu mamy Breżniewa. Breżniew jest prezydentem, trzymają go tak na bokach, podtrzymują, ma transfuzję krwi codziennie, ma podkładane papiery, co ma podpisać, ma monitor do przeczytania tego, co ma powiedzieć. No można powiedzieć, że jest to takie maskotka, no, laleczka w teatrze kukiełkowym. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego tak mówię? No to jest Breżniew. On chyba nie za bardzo kontaktuje, co on mówi. No to jest makabra. No i on ma dwa psy. Ma dwa psy. Owczarki niemieckie, także to nie wiem, czy to nie jest rasistowskie, w każdym razie owczarki niemieckie, jeden owczarek jest, nazywa się Champ, a drugi nazywa się Major, jeden jest ze schroniska, no i prasa, cała wszystkie gazety Prawda, no bo w Ameryce teraz też jest gazeta Prawda, no i ona ciągle publikuje wszystkie te artykuły o Breżniewie, czyli o Bidenie. Tak jak w ZSRR, tak jak w Soviet Union, no to wszystko jest identycznie. Przychodzą dziennikarze, no i zadają bardzo trudne pytania. No, panie prezydencie, co pan jadł na... jakie lody pan lubi? Albo panie prezydencie, co pan robił ze swoimi psami? On ze swoimi psami parę tygodni to sobie stopę skręcił. No ale to nie zawsze w Białym Domu było tak, żeby były psy. 100 lat temu, ponad 100 lat temu w Waszyngtonie, no to prasa się rozpisywała o zwierzaku 800-kilogramowym zwierzaku, a konkretnie no to była to krowa, która ukradła amerykańskie serca. Krowa się wabiła, no nie wiem, czy krowa się wabiła, nazwali krowę Pauline Wayne, no i to była krowa typu odmiany Holstein. I tak jak wspominałem, właśnie gazety rozpisywały się o tym zwierzaku, gdzie nigdzie o żadnym innym zwierzaku w sumie w Białym Domu się tak nie rozpisywali. No i co się też między innymi stało? No bardzo blisko to było, była rzeźni, była wysłana na wystawę, a prawie, że trafiła do rzeźni. Na początku XX wieku no to nie było mleczarni w Waszyngtonie, nie było to takie popularne, no to dziwne się wydaje, 1910 rok. Dużo ludzi w Waszyngtonie po prostu trzymało krowy na miejscu. No i co, krowy jak srały, no to można powiedzieć, wydalały ten metan. No i dzisiejsze ocieplenie, koniec świata, który nadchodzi, no to między innymi przez te krowy, które wydalają metan do strefy ozonowej. No to tak to się zaczęło. Historia się taka zaczęła. No i Biały Dom nie był wyjątkiem. Biały Dom też miał swoją własną krowę. Pierwszą krowę, no to w 1800 roku przyciągnął John Adams. No i John Adams miał krowy i przez następne 100 lat w zasadzie w Białym Domu była, no nie trzoda, trzoda to są świnie, tak? No krowy mleczne tam były i w 1909 roku, kiedy William Howard Taft, William, no to zrozumiałe imię jest Bill, kiedy on trafił do Białego Domu, no to miał krowę, która się nazywała Molly Wally i ona się pasła na południowym pastwisku. Także no, brzmi to ciekawie, brzmi to śmiesznie, ale tak było. No i ta krowa była odpowiedzialna za to, żeby wszyscy w Białym Domu mieli właśnie mleko, no i masło. Na mleko i masło ten prezydent William Howard Taft uwielbiał. No sam ważył 300 funtów. 300 funtów to jest dosyć sporo, bo 300 funtów no to jest 170-180 kg. Także to była
była baryłeczka z tego prezydenta. No i jak wiadomo, no to tacy ludzie mają niezły apetyt. No i właśnie on miał niezły apetyt. Ona niespodziewanie zdechła w 1910 roku, czyli rok po tym. No i to była narodowa sensacja. To były narodowe wiadomości. Gazety się rozpisywały. Między innymi w Washington Post to napisali, że krowa zdechła dlatego, że się nażarła owsa. No i napisali, że eksperci nie doradzili krowie, że owiec to jest dobry dla koni, a nie dla krów. Komuniści dzisiaj do tej pory mówią, że żaden kryzys nie może być niewykorzystany. No i tak było w tym wypadku. W Wisconsin senator Isaac Stevenson zorientował się, że ta sytuacja pozwoli mu rozreklamować swój stan, no bo Wisconsin no to jest stan mleczarni, jest stan krów. No i wysłał jako senator, bo on też miał swoją farmę. To takie czasy były, kiedyś senatorzy byli farmerami, mieli swoje krowy. No to wysłał 4-letnią krowę do Białego Domu. I to też była odmiany Holsteina. No i nazwali ją bardzo po ludzku, nazwali ją Paulina Wayne. I też to była sensacja dla środków masowych przekazu. No, nie było masowego przekazu dla gazet, dziennikarzy. No to była sensacja, jak przybyła na stację kolejową, no bo wtedy tylko były pociągi, ale jak przyjechała na stację kolejową w Waszyngtonie, no to między innymi artykuł się pojawił na ten temat w New York Times. Okazało się, że Paulina miała się ocielić. No i miała się ocielić, no i faktycznie się ocieliła. No, ocieliła się małym byczkiem, no i nazwali go Wielki Bill. Wielki Bill, czyli William Howard Taft, czyli William to Bill, czyli Wielki Bill. No i tego byczka później wysłali na farmę do Maryland. No, a Paulina Wayne była dostarczycielką mleka i masła. No to wszystko było opisywane. Washington Post miał jakąś obsesję na temat tej Pauliny, tej krowy. Oni przez 2 lata napisali 20 artykułów na temat tej krowy pasącej się na pastwisku przy Białym Domu w roku 1910, 11 i 12. No i ona w zasadzie no to była taką ulubienicą w Białym Domu. Tam ludzie również publiczność i obywatele chcieli zobaczyć ją bezpośrednio. No i prezydent Taft powiedział, no dobra, to ją zobaczycie. No i miała być atrakcją, no była atrakcją na międzynarodowej wystawie mleczarstwa w Milwaukee w 1911 roku, ale no i sprzedawali tam malutkie buteleczki mleka po 50 centów, kiedy w tym czasie, kiedy cały galon kosztował około 2 centów, także przebicie było niezłe. Ale ona prawie tam nie trafiła. Okazało się, że jak ją załadowali do specjalnej salonki, czy do specjalnego wagonu, żeby pojechała do Milwaukee, to również przyłączali inne krowy, które jechały na rzeź. No i ci kolejarze z jakiegoś powodu popatrzyli, tu krowa i tam krowy, no to podłączyli te krowy do jednego, no i pojechały te wagony do rzeźni w Chicago. Jak krowa nie dojechała na wystawę, no to tam rozesłali telegramy po wszystkich miejscach, gdzie jest ta krowa, no i ją znaleźli. Znaleźli, ona już była 5 minut do tego, żeby zostać bewsztykiem, czy być przerobiona na żeberka, no ale trafiła na tą wystawę, no i tak jak wspominałem, to była jedna wielka sensacja.
po tym wypadku prezydent Tafty powiedział, że nie ma nic, już krowa tylko dla mleka, no ale była ciągle gwiazdą, była ciągle gwiazdą. Washington Post dziwacznie dwa razy zrobił z nią wywiad. No i to nie wiadomo, czy krowa rozmawiała po angielsku, czy ten reporter rozmawiał w krowim języku. W każdym bądź razie to okazało się, że opublikowali. Jeden autor nawet chciał ją dać na scenę w teatrze, no ale prezydent Taft powiedział nie ma, nie wypożyczamy krowy. No, pośmiał się trochę. W 1912 roku Woodrow Wilson został prezydentem. Wilson jest w Warszawie, jest plac Wilsona, jest na Żoliborzu jest plac Wilsona, na Pradze jest park Wilsona i tam jest jego chyba pomnik nawet. No to jest ten Woodrow Wilson, który walczył o to, żeby Polska odzyskała niepodległość, walczył o te granice polskie. To jest ten właśnie Wilson. No i on zdobył wybory w 1912 roku. No i później dla Pauliny te życie w Białym Domu było troszeczkę, no ona była coraz starsza, także zaczynała być trochę chora, także Wilson i Biały Dom oświadczył na początku 1913 roku, że ona będzie zwrócona, że ona pojedzie z powrotem do Wisconsin, do tego senatora Isaaca Stevensona. No i tam troszeczkę doszła do siebie. Także, że ożywiła się. No i największa sława to jest taka, że to już była ostatnia krowa w Białym Domu. Już po tym czasie to już Wilson po prostu mleko dostawał z mleczarni, mleko dostawał z... Mleko to też było na miejscu, dlatego że powiedzmy bali się o otrucia, tak? No, prezydentów Lincolna kilkanaście lat wcześniej zamordowali, także ta krowa na miejscu, no to też było źródło jedzenia. No ale już od Wilsona krów nie było, także dzisiaj Biden ma swoje dwa psy i gazety prawdy się rozpisują się właśnie o psach. Dzisiaj to może się wydawać dziwacznie, tak, że krowa miała takie wielkie znaczenie dla Ameryki, dla obywateli, no ale to jest bardzo, bardzo ludzkie, tak? To jest bardzo, bardzo takie ludzkie. Przypominało wszystkim obywatelom amerykańskim, że prezydent jest po prostu takim samym człowiekiem jak każdy inny obywatel. No i on musiał mieć krowę do tego, żeby pić to mleko. No, może by było dobrze, żeby prezydent miał krowę nawet w 2021 roku, no i żeby poszedł podoić tą krowę w oborze, tak? Stajnia dla koni, obora dla świni, krów chyba. Chlew jest dla świń, a obora będzie dla krów. No to ciekawe by było, żeby Breżniew, Biden poszedł i podoił krowę, żeby pokazać, że jest normalnym człowiekiem, no a nie bawił się z owczarkami niemieckimi i łamał sobie stopy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Dziękuję za 5200 subskrybentów i subskrybentek. Klikajcie, piszcie swoje opinie, piszcie, co byście chcieli posłuchać. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla socjalistów.
No widzicie, widzicie co się dzieje, już w codziennym filmiku mówię, patrzcie się na cenę benzyny, no to jest to, co Biden robi. Patrzcie się na umowę paryską. Znowu dał zielone światło dla Chińczyków, żeby zbudowali mega, giga, terawaty elektrowni węglowych. Cały węgiel w Ameryce jest wykańczany. Także jest totalny idiotyzm. Przesłanie dla konserwatystów. 2022 jest blisko. Głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. No i nie dajcie się komunistom. Zdrowia!